Widzewiacy nie zawiedli w meczu kończącym 29. kolejkę pierwszej grupy trzeciej ligi. Pewnie pokonali w Łodzi GKS Wikielec 3-0. Wynik meczu otworzył kapitalnym strzałem głową Dario Cristo. Poprawił już pod koniec pierwszej części gry Damian Kostkowski. A w ostatniej minucie pierwszej odsłony spotkania do siatki rywali trafił Mateusz Michalski. Tak, dziękuję za gratulacje. Tak, no w końcu, chociaż... tak jak sam powiedziałeś, że były sytuacje, do których mogliśmy jeszcze wsadzić tą czwartą i piątą, ale myślę, że mecz mógł cieszyć przede wszystkim ta pierwsza połowa, 3 bramki. Druga już troszkę weszliśmy spokojniej. No szkoda takiej, że nie było większej determinacji z naszej strony, żeby dobić przeciwnika, ale cieszą 3 punkty. Jutro przygotowujemy już się na mecz z Pelikanem Łowicz i czeka nas kolejne ciężkie wyzwanie. Mogłeś bardzo szybko doprowadzić do stanu na 2-0. Bardzo mocne, soczyste uderzenie, które wylądowało niestety na poprzeczce. Tak, szkoda tej sytuacji, ale myślę, cieszy postawa tutaj drużyny, że wygraliśmy te 3-0. I tyle. Tyle mogę powiedzieć. Ale bramkę zdobyłeś. Ale bramkę zdobyłem, tak, cieszę się, ale przede wszystkim bardziej cieszę z postawy tych chłopaków i całej drużyny w tym meczu. Damian, sam powiedziałeś, ten tydzień to może być bardzo ważny tydzień w kontekście awansu. Dziś zrobiliście ważny krok, wygrana, powrót na pozycję lidera. W środę bez wątpienia trudny mecz w Łowiczu, a w sobotę Polonia Warszawa. No tak, już w tym tygodniu nie może nam się przydarzyć żadna wpadka, ale będziemy... Teraz się przygotowujemy na kolejny mecz i cóż, idziemy po trzy punkty, tutaj nic innego nie stoi nam na przeszkodzie. Bramka na 3-0 Mateusza Michalskiego padła po bardzo ładnej akcji całej drużyny i co najważniejsze, dała dużo spokoju zespołowi. Wygrane cieszą 3 punkty, cieszy to, że mieliśmy bardzo dużo też sytuacji, udało się znowu strzelić więcej niż jedną bramkę. Cieszy na pewno to, że wynik już był wysoki do przerwy i mogliśmy troszeczkę w drugiej połowie wyjść i spokojniej pograć w piłkę, ale cały czas dążyliśmy do tego, żeby jeszcze stwarzać sobie jak najwięcej sytuacji, to sobie powiedzieliśmy w szatni, że nieważne, że wygrywamy 3-0, najważniejsze jest to, żeby wyjść, bo jeszcze mecz nie skończył, 45 minut tak samo skoncentrowanym i starać się po prostu zrobić wszystko, żeby jeszcze stworzyć tę sytuację i wygrać mecz. Dołożyłeś 3 bramkę do szatni właśnie na 3-0, natomiast w drugiej połowie, jak powiedziałeś, stworzyliście mnóstwo sytuacji, powiem przekornie, szkoda tylko, że niewykorzystanych, bo aż się prosiło, żeby ta piłka trafiła do siatki rywala. No prosiło się, no ale chyba najważniejsze jest to, że jednak wygraliśmy. Moglibyśmy tutaj rozmawiać dosyć mocno w szatni, jeżeli ten wynik byłby 0-0 do przerwy i nie udałoby się, ale na pewno tak jak już wspomniałeś, wszystkie te sytuacje musimy dążyć, żeby ta skuteczność była z meczu na mecz coraz lepsza. Za Wami to spotkanie, ale przed Wami 2 mecze w tym tygodniu. To może być tydzień bardzo ważny w kontekście awansu. W środę trudne spotkanie wyjazdowe w Łowiczu z Pelikanem, w sobotę już Polonia Warszawa. No piekielnie, ciężki tydzień, ale na pewno dobrze się przygotujemy do tego spotkania, bo wiemy o co gramy. Nie możemy sobie nic zaprzepaścić, tak, tymi meczami i do końca zrobimy wszystko, żeby wygrywać i zapewnić sobie już awans, kolejkę do końca u siebie. No właśnie, Lechia Tomaszów to w tej chwili wydaje się najpoważniejszy rywal, nikogo nie lekceważymy, no ale przewaga nad Sokołem, nad Polonią jest już naprawdę bardzo duża, a Lechia non-stop goni i nie odpuszcza, to są tylko 2 punkty różnicy. Oczywiście, że tak, to są 2 punkty różnicy, ale tutaj trener, sztab nas uczulają na to, że nie możemy się oglądać na Lechię. Jeżeli my będziemy wszystko wygrywać, czyli spełnimy tutaj swój cel i założenia na te nas przyszłe mecze, to za bardzo nas Lechia nie obchodzi. Wtedy będzie nasz awans. O wrażenia po meczu w Łodzi zapytaliśmy najbardziej doświadczonego zawodnika gości, Remigiusza Sobocińskiego. Myśleliśmy, że może chociaż udało nam się
wyrwać remis, ale niestety boisko zweryfikowało to. No, szacunek dla kibiców, że potrafili docenić gdzieś tam tą moją pasję i podczas gdy schodziłem, dostałem brawa. Dziękuję bardzo. Właśnie jak pan i koledzy odebrali atmosferę, bo dla wielu z nich to pewnie pierwszy, być może ostatnio, oby nie, ale jednak taki występ przed taką publicznością. Myślę, że ci młodzi chłopcy na pewno zobaczyli, jak się gra w piłkę, że to jest intensywne, że trzeba biegać na boisku, orać naprawdę i zobaczyli, co ich może czekać, jeżeli będą grali na trochę większym poziomie, no to naprawdę te stadiony i to wszystko, no na pewno wydaje mi się, że no pracy, dużo pracy ich czeka, żeby to osiągnąć. Widzew powrócił więc na pozycję lidera pierwszej grupy trzeciej ligi. Wygrał pewnie 3-0, a zwycięstwo, gdyby lepsza była skuteczność w drugiej odsłonie spotkania, mogło być jeszcze bardziej okazałe. Teraz jednak trzeba myśleć już o środowym meczu w Łowiczu z Pelikanem.